Cześć z tej strony. Neutrala to kolejny odcinek z gry. Shake and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym serwerze EU6, który został oficjalnie zapowiedziany w zeszłą środę. No i dzisiaj, jak ten film wlatuje na kanał, to już od godziny 10 trwa prerejestracja. No i dzięki temu możemy już założyć konto i możemy powoli przyszykowywać się na ten nowy serwer. Opowiem wam, oczywiście, o swoich planach, o jakichś tam najważniejszych informacjach co do tego serwera. Polecę wam jedną gildię, która myślę, że będzie naprawdę w porządku. No i warto tam zagrać, jeżeli ktoś planuje właśnie grać na tym serwerze. Serwerze. No generalnie wszystkie takie tak jak mówię najważniejsze informacje, które powinniście wiedzieć. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przypiętym komentarzu oraz opisie. No i piszcie komentarze, czy planujecie grać na EU6? Jeżeli tak, to w jakim stylu? Free to play, eko, grzybiasz, czy może jaką klasą postaci? Generalnie jakie są wasze plany dotyczące tego nowego serwera? No i dobrze, czego musimy zacząć? Przede wszystkim w tym momencie, tak jak powiedziałem, już wystartowała prerejestracja, no i już można założyć swoje konto. Ja to nagrałem dzień wcześniej, więc jeszcze nie mam swojego konta. Natomiast wiadomo, jeżeli chodzi o tą prerejestrację, no to w tym momencie, od tak naprawdę teraz, od dzisiaj, od godziny 10 do kolejnej niedzieli, czyli to będzie bodajże 20 sierpnia, będzie trwała promocja na grzybki. Będę wam bardzo bardzo wdzięczny, jeżeli planujecie na nowym serwerze kupić jakiś nawet pakiet startowy, tylko może pakiet startowy. Twierdzy, może jakoś tam więcej grzybów, może jakieś klepsydry ewentualnie. No generalnie co tam tylko potrzebujecie, jeżeli zakupicie na oficjalnym sklepie internetowym Shakesa, no i użyjecie kodu Neutral, tam macie pole kod twórcy, tam możecie wpisać Neutral, możecie do mnie wysłać screeny gdzie tam tylko chcecie, na mailu, na instagramie, na Discordzie, jak używacie właśnie tego kodu, no i to będzie do kolejnego giveaway'a odnośnie tych giveaway'a, no to zapomniałem niestety we wczorajszym odcinku wam powiedzieć natomiast teraz wam pokażę, że oczywiście Oczywiście wiadomo, ostatnio był giveaway na początku sierpnia, no i w poniedziałek na streamku go sobie rozstrzygnęliśmy, to już było 7 sierpnia, jak tutaj widzimy na screenie no i takie osoby wygrały tutaj jak widzimy, poczekajcie, bo to jest strasznie dziwne, Ok, napisałem tak na Discordzie po streamku 20.42 dzisiaj na początku streamka wyłoniliśmy zwycięzców giveawaya na 2 razy 200 PSC z ostatniego filmu konkursowego kolejny giveaway pewnie na początku września, screeny można oczywiście już podsyłać, aby brać udział w kolejnym miłego wieczorku, no i do jeżeli ktoś nie wraca do Shakes, chce pograć na tym nowym serwerze, planuje kupać właśnie pakiet startowy, pakiet twierdzy jakieś tam kolejne pakiety, pakiety, może po prostu grzyby, no to można to robić właśnie z tym moim kodem twórcy. Można do mnie wysyłać screeny, no i brać udział w kolejnym giveawayu, który będzie tak, jak tu jest napisane na początku września, bo giveaway za używanie kodu twórcy są co miesiąc. No i tyle, jeżeli chodzi o zwycięzców, no to oczywiście już się z nimi skontaktowałem. Nagrody zostały rozdane, że tak powiem. No i jeżeli chodzi o screeny z kanału kodzik twórcy, no to wygrał goku.pl, no a jeżeli chodzi o komentarze pod filmem giveawayowym, konkursowym no to wygrał hajsę, no i tyle, w kolejnym giveaway'u będą brać udział screeny dodane po tym wpisie, wiadomo, no i wszystko, więc tutaj od razu informuję też na YouTubie, bo oczywiście informowałem na Twitchu, informowałem na Discordzie, no ale informuję kto ten giveaway wygrał, no i właśnie, jeżeli chodzi o tą stronkę, to jak już założycie to konto podczas prerejestracji, no to macie dostęp do ustawień, tutaj w lewym dolnym rogu będziecie mieli oczywiście ekran z odliczaniem, wiadomo, no ale w lewym dolnym rogu macie dostęp do ustawień, macie tutaj swoją kładkę postać, jak dobrze pamiętam. No i właśnie, tutaj macie ID postaci. Będę to musiał zamazać, bo niestety teraz nie mam zamazanego. W każdym razie tutaj macie to ID postaci. Wchodzicie na stronę home.syfygame.net, tam się logujecie tym ID postaci. No i możecie kupić pakiet startowy, pakiet twierdzy, potem jak wam się pokaże na koncie, grzybki, klepsydry i tak dalej. No i tam ceny są mniejsze aniżeli na jakichś aplikacjach. Czyli na przykład pakiet tutaj najdroższy, który na Steamie bądź na telefonach kosztuje 500 zł, tam kosztuje 400 zł. Wiadomo, jak to wygląda. Wygląda. Dziękuję ślicznie za każde wsparcie. Nieważne, czy to będzie pakiet za 400, czy to będzie pakiet za dwie dyszki. Jestem bardzo wdzięczny. Wysyłajcie screeny. Może akurat dzięki temu Wam się uda wygrać w tym giveaway'u, jeżeli i tak planujecie właśnie coś takiego kupować. Więc tutaj już od tego momentu, jak ten film wlatuje na kanał, a w zasadzie od momentu prerejestracji, już można po prostu no, kupować, bo trwa ta promocja 20%. Więc z tym problemu najmniejszego nie ma. Dziękuję ślicznie raz jeszcze i to oczywiście najważniejsze. Najważniejsze, że tak powiem, ogłoszenie. Co do jakiegoś tam adresu tego serwera, w ogóle tak, dostaliśmy taką informację oczywiście na pocztę. W piątek, 18 sierpnia, o godzinie 16, znów otworzy się nowy portal da wciąż świeżego europejskiego serwera EU6. Stwórz postać na nowym serwerze EU6 od 11 sierpnia, czyli od dzisiaj dla Was, bo ja to nagram 10 i otrzymaj 25 grzybków, jeśli połączysz ją ze swoim kątem Shake Fidget przed startem serwera w piątek. Więc dzięki temu, że założycie konto szybciej, no to dostaniecie bonusowe 20 25 grzybków. No i tak naprawdę tylem jeżeli chodzi o taką informację co do oczywiście jakiegoś tam adresu serwera no to jak gracie na jakichś tam aplikacjach na telefonie, na Steamie powiedzmy i tak dalej no to wchodzicie sobie tutaj w nową postać i prawdopodobnie jak dobrze pamiętam będziecie mieli nadchodzące światy gry coś takiego, taką zakładkę wchodzicie, tam będzie ten serwer europejski właśnie szósty no i dzięki temu będziecie mogli sobie no założyć tą, tą postać, to konto powiedzmy podczas prerejestracji jeżeli chodzi o przeglądarkę no to oczywiście adres wiadomo jak do serwera piątego europejskiego mamy s syfygamy.eu no to tam będzie s 6syfigamyeu wiadomo jak to wygląda, myślę, że z tym nikt nie powinien mieć problemów. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o takie informacje, teraz co do jakiejś tam niespodzianki na start nowego serwera, to oczywiście standardowo ode mnie będzie polecam śledzić Discorda, bo na Discordzie na pewno dam informacje, pewnie też nagram film na ten temat, no ale wiadomo jak to wygląda, to jest kolejna sprawa, no i jeżeli chodzi o moje plany co do tego serwera, to tutaj robię taki hype, buduję to powiedzmy napięcie, no ale ja na tym serwerze grać nie będę. Wystartowałem na EU5, nie tak dawno mamy tutaj tego swojego zwiadowcę, no i po prostu nie planuję grać w tym momencie ani na EU6, ani na EU7. Dopiero moim kolejnym serwerem będzie najprawdopodobniej EU8, więc po prostu ten serwer skipuje. Za dużo postaci, za dużo kont, nie ma co powiedzmy startować co serwer, bo po prostu może się to przesycić, może się to znudzić, nie ma to najmniej sensu, więc planów jako takich nie mam, nawet pograć 3 dni również nie planuję, bo akurat w ten weekend, kiedy serwer startuje, czyli to jest 18, to jest piątek, mnie po prostu nie ma w domu, jestem na wyjeździe od piątku do poniedziałku włącznie, więc no nawet bym nie dał rady ani wam zrobić żadnego streama, ani nic tam ogarnąć, także no tak to po prostu wygląda z mojej perspektywy. No ale nawet jakbym siedział w domu, to i tak bym tam się jakoś nie skupiał na tym serwerze, bo po prostu nie planowałem tam grać. Nie ma co startować co nowy serwer, zwłaszcza że dopiero była EU5. Wiadomo jak to wygląda. Oczywiście wiadomo, no jak ktoś chce i jak ktoś tam ma mniej kont, albo nie gra w ogóle w shakesa i chce sobie wrócić, to jest to spoko opcja. No ale jak dla mnie tak jak mówię, potrzebna jest delikatna przerwa. Co do EU6, raczej będzie to serwer dość słaby. Tutaj od razu mówię, raczej niski poziom dla osób, którym nie zależy na cyferkach. Myślę, że będzie Poko, bo tania, myślę, że dość tania będzie topka, po prostu dość tanio będzie można wbić sobie jakiś tam wyższy ranking w sali chwały, więc dla takich osób będzie to na pewno ok. No ale wiadomo, teraz wystartował EU5, bardzo dużo mocnych graczy poszło na to EU5, tam zaczęło grać. No i kolejnym takim mocniejszym serwerem raczej będzie serwer, który wyjdzie razem z nową klasą postaci, bo ona się już pewnie zbliża wielkimi krokami. No i na pewno EU10. Na EU10 pewnie też się sporo osób szykuje, więc tam również na pewno troszeczkę ludzi będzie grało takich mocniejszych, a ten EU6 to raczej będzie taki dość niski poziom. No ale mówię, dzięki temu będzie dość tania topka, wiadomo jak to wygląda. Co do gildii, bo jeszcze jedna osoba mnie poprosiła, żeby polecić gildię, no to tutaj macie informację: Cyk. Gildia, w której grałem pierwsze tam dwa tygodnie chyba około, na serwerze EU4, może na razie to schowam. Czyli gildia Blackout, jak dobrze pamiętam, ona się chyba tak nazywała, dokładnie. Gildia Blackout, która na serwerze EU4 jest w tym momencie top 3, poprosiła mnie, bo idą właśnie na EU6, ten sam lider i tak dalej. No i poprosili mnie, żeby powiedzmy jakąś tam delikatną reklamę tej gildii zrobić, no bo wiadomo, no może ktoś akurat będzie chętny, ktoś będzie szukał gildii, ktoś będzie tam chciał powiedzmy sobie zacząć grać. No a ja tą gildię z czystym sumieniem mogę polecić, dlatego że mówię, na EU4 jak tu jeszcze grałem, przez te pierwsze dni, czy tam tydzień no już nie pamiętam dokładnie, byłem w tej gildii od samego początku, chłopaki tutaj bardzo fajnie zarządzali tą gildią, w tym momencie są top 3, nawet jak to była gildia no taka bardziej nastawiona na eko i to takie mocne eko, bez żadnych tam szaleństw, no to mimo wszystko osiągnęli dość wysoki ranking ten serwer jest jeszcze dość młody więc tutaj wiadomo, mogą się jeszcze wspinać dalej, także polecam polecam po prostu tą gildię, będzie się nazywała tak samo na EU6 jak tutaj czyli tak jak mówię Blackout, no i jeżeli chodzi o, kontant, o kontakt do lidera no to mamy tutaj na screenie, po pierwsze jest to Discord jest to Bartus, hashtag 7960 lub można napisać do niego na EU4 Nick Szczery, tak jak widzicie zresztą jest to tak jak wspomniałem lider właśnie tej gildii, więc polecam jeżeli ktoś chce, bo po prostu no gildia na pewno będzie spoko, z tego co pamiętam jeszcze tutaj zerknę na wszelki wypadek, ale z tego co pamiętam to Dwa pakiety na start są wymagane, czyli pakiet startowy i pakiet twierdzy, to jest takie minimum, żeby się do tej gildii dostać. Więc jeżeli ktoś tak planuje startować, pierwszy pakiet to są dwie dyszki, drugi pakiet to są cztery dyszki, no to może się właśnie do tego lidera odezwać. Ja osobiście myślę, że mogę polecić, bo po prostu mówię, grałem z nimi i wyszło to naprawdę spoko. Zresztą, no, top 3 na EU4, jako gildia właśnie taka nastawiona bardziej na eko, to też jest bardzo fajny wynik. No i chyba tyle z mojej strony, chyba powiedziałem wam wszystko, co chciałem. Jeżeli ktoś planuje tam grać, to oczywiście powodzonka. Mam nadzieję, że fajnie wam się będzie grało, fajnie się będziecie bawić. No i co? I możecie dawać znać, tak jak mówię, czy planujecie tam grać, jaką klasą postaci, jaki styl gry, no i jakie są ogólnie wasze plany na ten serwer, bo ja nie mam żadnych szczerze mówiąc, no ale mówię, tak wyszło i tak nie planowałem na tym serwerze grać za bardzo. Wszystko, wszystko chyba tyle z mojej strony. Dziękuję wam ślicznie za uwagę, za oglądanie. Suba z dzwonem zostawcie, kciuka w górę zostawcie, wbijajcie na dis Skórda na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Dziękuję pięknie raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.